Rok 1946 we Wrocławiu. Jak pisał Hugo Steinhaus, największa kupa dziadów na największej kupie cegieł i rumowiska w ówczesnej Europie. Do Wrocławia przybywają Polacy z różnych zakątków II Rzeczpospolitej. To są Wielkopolanie, to są mieszkańcy Krakowa, to są oczywiście Kresowiacy, ale także mieszkańcy Polacy mieszkający w Paryżu, Polacy przybywający tutaj z Bukowiny Rumuńskiej. Ci wszyscy ludzie zastają tutaj rzeczywiście miasto niemal kompletnie zrujnowane, zniszczone w 70%. Natychmiast rozpoczyna się życie gospodarcze. Przecież ci wszyscy ludzie muszą jeść, muszą się gdzieś ubrać, muszą zostać obsłużeni. Dzielny przedsiębiorca Bronisław Tracz wtedy właśnie otwiera tutaj ten sklep dla pań z aromatami, z różnego rodzaju dodatkami do ciast. Trzeba żyć, trzeba tutaj przetrwać. Sklepów we Wrocławiu w roku 1950 jest ogromna ilość. 861 sklepów państwowych i ponad 500 sklepów prywatnych. Tutaj, tuż obok, za rogiem, działa zakład malarski, który najprawdopodobniej panu Traczowi wymalował te szyldy. Ten szyld, ta pamiątka z 1946 roku została odkryta całkiem niedawno i fantastyczna sprawa, że została zachowana, że możemy to miejsce dzisiaj oglądać mniej więcej tak, jak, znaczy mówię o szyldzie, jak w 1946 roku. Niestety te wspaniałe czasy dla przedsiębiorców skończyły się dość szybko. Początkowo trzeba było popuścić smyczy, gdyż rzeczywiście zaopatrzeniem musieli się zająć fachowcy, ale nastała era Hilarego Mintza. Hilary Mintz, przedwojenny komunista, który w czasie wojny schronił się aż w dalekiej Samarkandzie, a potem szedł w stronę Polski i Berlina z armią Berlinga. Tam był oficerem politycznym, współpracował z NKWD. On świetnie się nadawał do roli ministra gospodarki, przemysłu i handlu. I to on właśnie postanowił wydać bitwę o handel. Krótko mówiąc, wszystko trzeba było objąć nadzorem państwowym, zlikwidować prywatny handel i faktycznie Hilary Mintz wygrał bitwę o handel. W roku 1955 we Wrocławiu było już tylko 50 prywatnych sklepów. Najprawdopodobniej ten biznes pana Bronisława Tracza nie przetrwał bitwy o handel. Prawdziwa rewelacja. Wrocławskie historie musiały tutaj przybyć. Za nami napis z czasów pionierskich. Tuż po wojnie otworzono tutaj restaurację Lwowiankę. To były czasy, kiedy do Wrocławia przyjeżdżało mnóstwo nowych mieszkańców. Oni w większości wysiadali na pobliskim dworcu nad Odrze. Tutaj z zajezdni przy ulicy Słowiańskiej wyjechały pierwsze tramwaje na ulicę Wrocławia i tutaj powstała ta restauracja. W tamtym czasie działało we Wrocławiu około 190 restauracji. Po 5 latach było ich już niestety tylko 84, w tym zaledwie kilka prywatnych. Trzeba było podjąć walkę z prywatną inicjatywą, no i to się udało, jak widać. Ale skąd taka liczba lokali? 190 restauracji, to mam na myśli tutaj także punkty gastronomiczne, stołówki, ale w wielu z tych restauracji działały orkiestry, w wielu z tych restauracji organizowano dancingi. Ci ludzie, którzy przyjeżdżali do Wrocławia, chcieli wtedy zacząć nowe życie. Trauma wojenna to było coś, co chcieli zostawić za sobą. Oczywiście niektórzy rozpamiętywali ją nadal, ale ja rozmawiałem z wieloma pionierami,
którzy mówili, że chcieli się bawić, chcieli żyć na nowo. Właśnie takie restauracje jak ta umożliwiały to, że chodzono na dancingi, bawiono się, próbowano żyć pełnią życia. Po kilku latach szyld trzeba było zmienić. Okazało się, że wspomnienia lwowskie już są zakazane, że nie wolno o tym mówić. Restauracja zmieniła nazwę na Corso, a potem tutaj działał zupełnie inny punkt restauracyjny, gastronomiczny. O tym może przy innej okazji. W każdym razie tutaj widzimy wspaniały przykład tego, że można zadbać o tamte pamiątki. Nauczyliśmy się już we Wrocławiu dbać o pamiątki niemieckie. Mnóstwo szyldów, mnóstwo reklam przedwojennych odzyskuje swój blask, a tutaj mamy naprawdę fenomenalny czas, fenomenalne miejsce i fenomenalną pamiątkę pokazującą pierwsze czasy polskiego Wrocławia. Myślę, że naprawdę znakomicie, że to zostanie zachowane, że będziemy mogli ten napis nadal podziwiać.